czym jest PiS? PiS to ponad 18% inflacja, najwyższa od 26 lat. To najdroższy prąd w Europie i rekordowe ceny gazu. PiS to kurcząca się gospodarka i spadające realne wynagrodzenia. To 70% wzrost cen mieszkań i dwukrotnie wyższe raty kredytów. To osoby związane z PiS-em zbijające fortuny w czasie, gdy fundujący je podatnicy biednieją z powodu nieludzkiej drożyzny. PiS to nierozliczenie afer poprzedników, mimo obiecywania tego w wyborach. To spółki Skarbu Państwa, w których powiązane z PiS-em osoby zarobiły prawie 500 000 000 zł. To finansowane z kieszeni zwykłych Polaków wille dla powiązanych z PiS fundacji. PiS to rekordowe ceny paliwa. To Orlen wyzyskujący Polaków rekordową marżą rafineryjną, dzięki której notuje ogromne zyski. To ponad 2 miliardy rocznie na obrzydliwą propagandę TVP. PiS to kobiety umierające w trakcie porodu. To 6-metrowa rosyjska rakieta zdolna przenosić ładunki jądrowe przelatująca pół kraju, o której rząd nie powiedział obywatelom ani słowa. PiS to rekordowa liczba zgonów i rekordowo niska liczba urodzeń. To rzeź polskich lasów i ogromna sprzedaż drewna do Chin. To zatrucie Odry i jedna z najgorszych jakości powietrza na świecie. To import toksycznych odpadów z Niemiec i płonące wysypiska. PiS to niekonstytucyjne odbieranie obywatelom wolności w czasie pandemii. To blokowanie należących się Polakom unijnych miliardów z KPO. To sprzedaż Arabom udziałów w rafinerii gdańskiej za tak niską cenę, że inwestycja zwróciła im się w niecały rok. PiS to rekordowa liczba pozwoleń na pracę dla osób z krajów muzułmańskich. To zbudowana za ponad 1 000 000 000 zł elektrownia w Ostrołęce, która nie działa. To wyprzedaż Lotosu sympatyzującym z Rosją Węgrom. To 70 milionów zmarnowane na wybory, które się nie odbyły. PiS to afera zbożowa, respiratorowa, węglowa i setki innych afer zamiatanych pod dywan. To komendant główny policji wysadzający komendę, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji. PiS to premier zapewniający, że inflacji nie będzie, jednocześnie kupujący warte miliony obligacje, dzięki którym na niej zarabia. To kilkadziesiąt nowych podatków i opłat. Podatek bankowy, handlowy czy cukrowy, dzięki któremu zwykła kola kosztuje 10 zł. PiS to milioner Mateusz Morawiecki, uważający, że ludzie powinni pracować za miskę ryżu. To zadłużenie Polski na pokolenia i ukrywanie długów poza budżetem. To drukowanie pustego pieniądza i rekordowe 164 miliardy deficytu na 2024 rok. PiS to skrajnie niedofinansowana służba zdrowia, przez którą umierają niewinni ludzie. Pamiętaj, że miliony, które zarabiają politycy Zjednoczonej Prawicy, tacy jak Janusz Kowalski, ich rodziny czy znajomi, mogłyby uratować życie Tobie i Twoim bliskim. Jeżeli tak jak my masz już dość zarabiania na luksusowe życie ludzi PiSu zamiast na siebie i swoją rodzinę, to dołącz do naszej walki o normalność. Wejdź na zrzutka.pl/rozliczmy PiS i wesprzyj naszą kampanię, dzięki której ten i kolejne spoty trafią do nieświadomych skali nadużyć władzy Polaków. Odwiedź też naszą stronę listaaferpisu.pl, dzięki której Polacy codziennie odkrywają prawdę o rządach Zjednoczonej Prawicy. Wspólnie pomóżmy im przegrać wybory, a nową władzę zmuśmy wreszcie do rozliczenia poprzedników. Informacje zawarte w spocie pochodzą z doniesień medialnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za informacje w nich zawarte oraz ewentualne błędy.